Cześć, cześć. Witajcie, tu Wojtas, to Wojtas. Drugie moje, w ogóle trzecie podejście jest moje w początek nagrywania. Po prostu chód mi się nie pokazywał, byli się jak cienie. Znaczy malutki był taki i no nie widziałbym, która jest godzina. Wybaczcie, będę trochę kombinował. Z głosem przede wszystkim dla siebie. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać. Nowe słuchawki Asusa. Z doczepionym mikrofonem, tam tego strumienia niby coś, no nie wiem jak to w ogóle wyjdzie. Przyzwyczaiłem się do starych, ale dlaczego kupiłem takie, mają większe, kurde, większe uszy są. Większe są, a mnie uszy bolały, po prostu nie mieściły mi się klapioki. Znaczy nie, że się nie mieściły, ale to albo uciskało na małżowinę, albo na dół uszy uciskało i cholernie mnie to denerwowało, nie? A teraz jest w wielkości 60 mm, jak to się nazywa? Zapomniałem, no wiecie o co chodzi, to co jest podawane w specyfikacji zawsze, kurde, słuchawek, no 40, maksymalnie do 50, tutaj 60 kupiłem, no nieważne. Dużo nie dałem, one tam ponad 200 zł tak chodzą. Modele miało promocję za 150 je kupiłem. Ale dlaczego? No bo tamte właśnie mnie uciskały, mnie denerwowały. Zobaczymy jak teraz no to pójdzie. Dlatego troszkę będę ustawiał, jeszcze będę kombinował. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, ale dobra, chodźmy do Mad Maxa teraz. Znowu miałem 2 dni przerwy. Ale zagłuszają, wiecie, zagłuszają mocno. Sprzęt broni umiejętności, dostęp do samouczków. Dobra, dobra. No i znowu będę miał problemy właśnie ze sterowaniem. Ciągle od tego się zaczyna. Do Jetta, ciągniesz mnie do Jetta ciągle, co? Chango Get. No właśnie. No zobaczcie, dlaczego ta gra zawsze jak zaczyna mnie tutaj kurde wywala. Tu mam wszystko zrobione. I cholera jasna zawsze tutaj. Jak wznawiam grę, to jest głupie. To jest cholernie głupie, nie? A dlaczego miejsca poszukiwania na żółte się teraz zrobiły, a nie na czerwono? Psie. Tu mam jeszcze straszaka do załatwienia. Okej, pojedziemy do tego straszaka, nie? A co mam zrobić? No ale wkurza mnie to. Coś z tym zapisywaniem jest nie tak, powiem wam szczerze. No, jest zapis. Na granicy tam się pożegnaliśmy. Nie wiem, a jeżeli teraz... O, teraz tylko nadpis mogę zrobić albo usunąć. A jeżeli bym chciał tutaj zacząć grę? Albo od tego bym chciał zacząć się cofnąć. Nie mam pojęcia jak to robić. Do dupy to wszystko. Dobra, jedziemy. W ogóle stąd nie wyjadę. Jestem rozżalony. Aha, ciągle koło chaty Jet Champaka jesteśmy. Champuketa. Wiecie dlaczego? To jest troszkę takie niepokojące, bo tam mamy pieska, przecież zostawiliśmy. Tylko, że jest zamknięte tam wejście do tego jego dawnego warsztatu. I co ja muszę zrobić, żeby się dostać do pieska? Aha, no to jest pole minowe, ale tylko z pieskiem możemy je spenetrować. Ale chyba muszę do tego Jetta dotrzeć. Aha, zanim do Jetta nie dotrę, to pewno... No ja mam przecież dosyć picia, ale możemy dopełnić, co? I zanim do Jetta nie dotrzemy, to pewno dopiero później będziemy mogli wrócić do pieska. Gdzie była ta woda? Tutaj była gdzieś ta woda, ale gdzie to było? Chyba na górze, co? Nie, nie ma wody. A pokazuje, że jest. Może na spodzie jednak.
Też nie. Jasna cholera, i co, będę teraz błądził? I szukał wody? Jak głupkowaty? Chwila, moment. Nie mam pojęcia, wam powiem. Nie pamiętam, gdzie to było, ale czy to możliwe, żeby zginęło? Niemożliwe, żeby tu zginęło urządzenie. Ale kurde, nie mogę znaleźć. Do dupy. No i w taki sposób to tracę dużo czasu, nie? No, tu mamy wszystko spenetrowane. A gra ciągle mnie tam wywala. Perhaps these nimble black fingers are skilled in such metallurgy. Are you saying you can build me one? If Jeet has the parts I need, I saw one dismantled once. It's okay. Dobra. I teraz chyba pojedziemy do Jeeta, co? Mapa, proszę ją. Proszę ją. No to mamy. A tutaj, tutaj nie mogliśmy znaleźć. Nie wiem czemu. 2/3 kontenery na środku pustyni, nie mogę nic znaleźć. Dobra, ale zanim pojedziemy do Jeeta tam wysoko, to zobaczcie, ile tu mamy jeszcze penetracji po drodze, nie? Spotkanie, zobaczymy cenne informacje. Dobra, no to jedziemy, zwiedzamy, cholera. Albo najpierw do Jeeta. Jedźmy do Jeeta, kurde, później pozbieramy, nie? Niech się coś dzieje. Okej, zobaczymy, co nas tam spotka. Dobra. Kiedy wreszcie zacznę? A może się pobawimy? Nie. Nie, bo znowu będę walczył. Ginął. Pieprzyć to. Snajpera mamy. O proszę, to było super, nie? Jezu, ja chciałem tylko przyciągnąć handbook. A coś tam jest? Teraz już wiem, jak z tymi trzeba walczyć. Czy trudno to nazwać walką? Nie, chyba przy tych snajperach nic nie było. Nie, nic. Wieża, słaba konstrukcja. A może na rozwalić tą wieżę? Nie pamiętam. Wieżę snajpera trzeba załatwić. Można rozwalić też. Okej. Dobra. No i fajnie. Następny straszak, co? Sięgnę stąd? Pogonimy go trochę? Kurde, jak już zacząłem, to już muszę chyba teraz skończyć, co? A ja za... Nie tak? Okej.
Ajajajajaj, ale mi by kiwał. Okej. Zobaczcie, ile tutaj znajdzie. Bożeś ty w mordę. Czambaket naprawiaj, a ja zbieram. Przytrzymać. Jeden samochód i tyle? No super, nie mam nic przeciwko. Opłacało się. A mógł żyć, po co mi podlas? Patrzcie, ile paliwa. Ja nie wiem, czy my potrzebujemy paliwa. Nie to. Nie chcę kanister. Patrzcie, ile tam się pali jeszcze. Tych znajdziek. No są pokazane, ale zabrać nie mogę, nie? To po co to się pokazuje w ogóle? Nie mam pojęcia. Ej, a tu mamy gdzieś jakieś zadanie, widzicie to? Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. A co to jest straszak? A tu mamy? Otrzymamy do ukończenia długie zadanie. Zejrzymy do nich? Nie, za chwilę. Jedźmy. Jedźmy już do przodu. I później najwyżej. Okej. Jedźmy wreszcie do tego jetta. Chyba, że tamtego straszaka po drodze zmieciemy. Ale mnie kończy tyle znajdziek po drodze, nie? Obrona zaalarmowana. O rany, ja nie chciałem z nimi walczyć. Czy my jedziemy do jetta? My jedziemy do jetta, dajcie nam spokój. Gdzieś jest pierdolony, kurde, snajper. O Jezu, zobaczcie, co to jest. Aha, jesteśmy. O kurde. Nie przyjechaliśmy walczyć. It is me, Chumbucket, Master Wrench Chalky, and skilled Blackfinger, who's an acolyte to the Angel Combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm
sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrap my gate. Please. Please, we aim to enter the Dead Barrens. And all my gear, it was destroyed. By Infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, why with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. Ah, praise be the prophet. Let him inside. No proszę. Ale ma kurde siedzibę, zobaczcie. Yes. Niesamowite. Fajna ta grafika, prawda? No, czas wreszcie był na jakąś tą fabułę główną. Eksploracja po trochę poczeka. Twierdza. Zapisało. I wonder. Też się zastanawiam, to co penetrujemy? Czy idziemy od razu? Gadaj z Jetem. Look, it's him. No chyba pójdziemy, nie? Tutaj nie ma co. Ale jak już tu jestem. A ten co tam? Chyba mu niedobrze, co? Ty, oni tu chorują. Oni tu chorują. No ładnie. Mają problemy. To widać. Not much of a car. You trust that little scrap monkey? For now, not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. A proposition then. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Barrens Pass. Before I do, do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord. And we'll have a deal. No proszę. Czyli będziemy musieli to, cały ten teren wyczyścić, z tego wynika. No właśnie, ten jego teren tutaj zwłaszcza to będziemy musieli poczyścić. A co to jest? Pustyni, zniszczyć zbiorniki przelewowe. O, ale tam duża trudność, duża trudność. To wszystko będziemy musieli robić. Tam jeszcze jakieś zadania. No dobrze, fajnie. Kurde, co jest z tym pieskiem, no? Tam chyba ja przyznaję się, że widziałem jakiś filmik, że byli u Jetta i później wrócili tutaj do tego wozu Chambaketa tutaj. Kryjówka Chuma. Wywrócone statku, no. I piesek się znalazł. Dobra, nieważne. Spenetrujmy, co tutaj mamy. Pójdziemy do Chuma, chyba tam Chambaketa.
needs to be beefed up if you're gonna make good on our deal. Aha, dobra, zrozumiałem aluzję, mam iść do czuma. A nie pętać się tutaj po twoim terenie. Okej, okay. Ale czum będzie potrzebował dużo towaru, także pozwól, że troszkę sobie wezmę. A później pójdę do czuma. Kurde, nie, ja tego złomu zbieram. I don't know what it is, but the scum outside seem to be thinning out. Kobieta, facet, trudno wyczuć. Po głosie kobieta. Miejsce splądrowane. Aha, czyli było do splądrowania. Każde miejsce jest do splądrowania, pamiętaj. Ja to... Just go. Byłem u Jetta już. Ja to mówię do siebie, żeby... plądrować te. Okej, co ty mi powiesz? Czum, czum, czum. I have a deal with Jane. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise me! Oh, just you find me the parts and I'll get cracking. I have it, huh? I have it, Saint. And just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? Think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Maybe your scrap monkey can make something of it. We don't have anyone can figure that stuff out anyway. Plus no ammo to talk of. Okay, w klatce to znaczy gdzie? Gdzie się dostać do tej klatki? Tu? Gdzie jest ta klatka? Tu chyba, nie? Aha. Mechanizm pustowy. Okej. Okay. Będzie snajperka. Lubię to. Okej, okay, już do ciebie idę. On Jeet's here. Things are quieted down. Wybierz kategorię snajperka, okej. Okay. Sprzęt skracza się, że się zwiększa rozmiar magazynka. Nie wiem, żeby zainstalować snajperkę, okej. Okay. Z magazynkiem na 3 naboje. No wchodzimy w to, oczywiście, że tak. Koszt 40. Ach, sztuki złomu, to nie są bejmy, tylko sztuki złomu, to trzeba zbierać ten złom. Super. Ale co tu mamy? Możemy unowocześnić od razu? Skrócenie czasu przeładowania. Ja nie wiem, czy chcę. Czy może coś innego chcę. Jak myślicie, czy ja chcę coś innego? Siły taranowania zwiększa, ale o 300, kurde, mam tyle kasy, aż nie mam. Przyspieszenie może być? Przyspieszenie o 40%, też 300, o kurde, cała ammo by mi poszło. Znaczy ammo, co ja pieprzę. Cała kasa by mi poszła. To może na razie sobie damy spokój, wiecie? I pozbieramy tam więcej, mamy tutaj dużo do zbierania. Pozbieramy sobie wszystko, co możemy. I może wtedy. Skoczenie na tylną część. No na razie to mi się nie przydawało. Skoczenie czasu przeładowania, to też nie musi być. Tu nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, a kolor, to tam pieprzyć to. Dobra, tutaj wzory, żadne wzory, nie będę tracił kasy na wzory, nie? Long shot installed and ready for action.
I'd say we have gained us an upper hand. Okej. Okay. A, przyznam się wam, że jeszcze tam pogrzebałem w tym menu. I jednak, kurde, zakupiłem za 200 sztuk. Szybkość przeładowania do snajperki. Dobra, gdzie my mamy iść? Tam mamy iść? Na zewnątrz? Po co? Twierdza Jetta. O co tu chodzi? Opuść twierdzę. Cel misji, opuść twierdzę. Dobra. Problem pomoże twierdzę rozwoju, zapewnia przydatne usługi zasoby. Zbiornik na wody. Farma czerwi. Zbrojowy apetyt na proch, szyb naftowy, ekipa sprzątania, ekipa złomiarzy, dostarczy złom, potrzebne części, pies i łazik, dinky d. Aha, czyli dużo tu będzie do roboty. Okej, okay. Na razie mam opuścić, tak? Ale jak, po nóżkach mam opuścić? Ale gdzie tu jest wyjście? Jak mam opuścić? Którędy my w ogóle wjechaliśmy tu? No chcę opuścić, ale jak? Aha, ono mi jesteśmy. Slide over. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident it will serve our purposes without fail. Celowanie prawem i strzał. O kurde, mor. A jak się przybliża? Aha. Przybliża, oddala. Better than I thought. Nice balance. Yes, my fingers were controlled by otherworldly forces. Space unik? A co to znaczy unik? Aha! Proszę, super. Dobra, czyli jedynkę muszę przytrzymać, jak będę chciał snajperkę odpalić. Aha, tu jeszcze. Kurde, wolę kółkiem, wiecie? Celowanie. Przybliżenie. Jedynkę, miejsce kierowcy. Okej. Okay. Aha, czyli jak jedynka, to wskakuje na miejsce. Przewęcz martwych. To znaczy, gdzie jedziemy? Bo ja nie wiem. Mam na mapie zaznaczone. A po co mam tam jechać? Ach, cel misji fabularnej. Nie. Nie ma tak. Kurde, teraz wrócimy po pieska. Dobra, najpierw musimy tutaj porządki porobić, wiecie? Trzępy historii i złom. Jedziemy tu najpierw. A już bym zwątpił, już chciałem jechać. Jak mi mapa pokazuje. Just go. I would actually appreciate some time alone. Co jest? Jeden gość? Po to się zatrzymał, żeby tego jednego gościa tutaj? Załatwić. A nie, tu coś musi być. A tam mamy snajpera, widzicie to? Podjedziemy, żeby go załatwić? Żeby sprawdzić naszą snajperkę? Amunicja snajperska, super! A jestem ciekawy... Coś tam na górze jest? Szczepek historii pewno. Tylko jak tam wejść? Kurde, nie widzę wejścia. Nie ma wejścia. Nic na żółto.
Podskoczyć nie mogę. O co chodzi? Ale siada. Tu jest zło. Looks like they died embracing each other. Nie, tu nie, może z tego. Ale nie tak, tylko trzeba skoczyć. No kurde, mol, co jest? No nie można skoczyć. A przewrotką? Nie. No kurde, mol. O co chodzi? No nie. Nie wierzę. Kurde, mol, no drugie takie mam już. Miejsce, że nie mogę czegoś dorwać. Nie tak. Dlaczego on nie chce skoczyć? Ostatnie podejście, ale może nie tylko sam podskok? Nie, sam podskok nie, a przewrotka sama? Tej samą przewrotką, ale jaja, zobaczcie. Myślę, że to był śliwy kolej w przyszłości, kiedy będzie będę wszelkie do was mówić kawałów lat dodatkowo są całkiem rzeczy tylko czy przywiknąć do ich czego? Wyglądu, no. No i fajnie. Kurde, ten dźwięk jest taki dziwny, że się obraca, wiecie? W tych słuchawkach. Z tyłu słyszę, z tyłu głowy, no ale tak powinno być, no. Dobra. Zakończymy ten odcinek. Zakończymy ten odcinek, moi drodzy, chociaż chciałem coś sprawdzić, nie? Jeszcze. Aha! Się namierza nasz. Jak było z lornetką? Gdzie była lornetka? Lampka trójka. Lornetka. Jezu, po co ja się napiłem? Gdzie była lornetka? Aha, pod jedynką. There's got to be a weakness. We really should try to get our lovely magnum opus into safety. Saint. Dobra, gdzie my patrzymy, w którą stronę? Chcecie tylko zorientować. A my tam patrzymy. Na to główne zadanie. Wiecie co, wejdziemy do auta. Kurde, intryguje mnie to. Chcę spróbować, czy będę go mógł sięgnąć. Jedynka przytrzymać. Super to jest, le. Aha, za długo przytrzymywałem. Patrzcie, jak oni się szybko zmieniają. No nie. Dobra. Za długo trzymam. Jezu! Niesamowite to jest. Tak, jest tak niesamowite, że nie mam naboi. He hit the nitro when he ran.
No ty gubku, musisz tak samo jechać jak ja? Kurde, chciałem skoczyć do niego, tylko nie wiem jak. Aha. No i się załatwiłem, jak głupkowaty. Tak się dałem zrobić. Teraz musimy to wykończyć. Bój się, gościu. A Jezu, nie trafiłem, no. Ale go muszę dorwać, żeby mnie tylko za daleko nie wywiózł. Super. Mam cię. Gnoju. Nic mi to nie dało, ale zniszczyłem jednego gnoja. Tam jest siedziba Jetta, co? Na pewno. Patrzcie, nic mi to nie dało, nic nie mam z tego. Ale oczyszczam mu teren. Nie, coś tam jest, kawał złomu jakiegoś, małego chociaż. Dobra. 5 sztuk, no i proszę, 117 kasa. Dobra. Zapiszemy sobie. O, mało zdrowia. A tam nie było wody u niego. Niedobrze, to się załatwiłem teraz. Dobra, kochani. Zapisujemy. Muszę w ogóle sprawdzić, jak mi się tam nagrywa, jak te słuchaweczki. Nie tak, pauza tutaj. Automatyczne zapisy. Okej. No właśnie. Jak to jest z tymi zapisami? Aha, jak już jest, to mogę nadpisać tylko. Dobra, a tutaj... Ja myślę, że ten automatyczny zapis, tak. No i zapisałem, nie? Godzina 23:50. No i wszystko się zgadza. Tylko na przykład chciałbym, kurde, teraz zacząć gry od tego i co mam zrobić? Nie, tylko mogę nadpisać, albo usunąć. Nadpisać, usunąć, zapisać. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. To nie wasz problem. My się widzimy w następnym odcinku, nie? Do zobaczenia. Do miłego. Trzymajcie się.